A w kolejnym odcinku Akademii Land Rowera wpadamy naprawdę w prawdziwe kłopoty. Jurek, Przemek, no właśnie, Przemek, no, to jest prawdziwy kłopot. To już no już tak kłopot, nie wyjdziemy. Jak już widać auto na mostach, niestety dziś szut też zakopany. Ani do przodu, ani do tyłu. Próbowałem jeszcze chwilę, ale... Widziałem. Skuteczność. Widziałem, machałem ci już, nie rób tego, nie rób, nie rób tego dalej, ale mamy urządzenia, które nam pomogą wyjść tak z tarapatów. Na szczęście tak, bo jak się mówi, to było już takie kopanie do jądra ziemi troszeczkę, więc zakopaliśmy się mocno. Na szczęście mamy highlifta, mamy trapy i teraz przy użyciu tych urządzeń będziemy starali się jednak oswobodzić z tej trudności terenowej, która nas tutaj spotkała. Czyli highlift, podnośnik słupkowy, bardzo duża możliwość wysokiego podniesienia auta. Do tego oczywiście trapy, które posłużą nam do podłożenia pod koło. Przyda się też łopata, którą mam w bagażniku, żeby troszkę podkopać to auto i będziemy próbowali się wykaraskać z tych problemów. Chyba pójdę po łopatę. Jest łopata. No jest, jak to się off-road nie tylko na jeżdżeniu polega, czasami trzeba pokopać, porobić różne rzeczy. Widać, zakopany mamy tył, zakopany mamy przód. Nie pozostanie nic innego jak te koła, które są najbardziej zakopane. Highliftem podnieść auto do góry, zasypać te dziury, podłożyć trap i po prostu spróbować wyjechać. To jest oczywiście w sytuacji, kiedy jesteśmy sami. Kiedy przejdziemy do później jazdy wspólnej, będziemy używali także innych środków zaradczych. Natomiast no, to jest takie podstawowe ABC off-roadu, które jest wymagane. No. Najważniejsza rzecz, auto musi mieć jakieś elementy, za które można go podnieść. Czyli stalowy zderzak jest bardzo potrzebny w tej sytuacji. Oceniamy sobie, że to koło jest bardziej zakopane, więc będziemy podnosili z tej strony samochodu, żeby highlift nie zapadał nam się, bo niestety tak może się zdarzyć, że highlift będzie się zapadał w ziemię. Podłożymy sobie jeden z trapów na razie pod highlifta, żeby go ustabilizować i drugi trap podłożymy pod to koło. Dobra? To jedziemy. Chodź. Trap raz. Tu podkładamy sobie trap, który posłuży nam pod highlifta. Dobrze. I na drugi? Odłóżmy. Rzeczy ważne. Highlift niestety jest także narzędziem, które oczywiście ma duże siły, duże możliwości, natomiast jest bardzo niebezpieczne, czyli należy używać go z rozsądkiem. Z ważnych rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, to takie jak po pierwsze podeprzeć się w miejscu, w którym nie będzie ryzyka, że nam się ześlizgnie. Druga rzecz, kiedy tą przedłużkę musisz użyć, bo niestety nie da się inaczej, należy pilnować się tylko z jedną rzeczą, żeby rękę trzymać poza, nie tak, tylko tak. Chodzi o to, że czasami jakby się zatrzasnął highlift, mógłby nam zmierzyć palca. Mówiąc krótko, pompowanie wody. Dokładnie tak. Podnieś auto do góry na tyle, żeby wyciągnąć koło po prostu z tej góry. No ale tak jak mówię, off-road tylko na nie polega. No ale skuteczne, bo już teraz widać, że koło jest bardzo wyszło nam z tego. Dokładnie, kolejny. Jeszcze dosłownie raz podnieść o jeden stopień, zablokować do góry highlifta. Czyli? Czyli przesunąć po słupie, żeby się spozycjonowała i on teraz sobie tak zostanie. Trzeba pamiętać, że nie należy trzymać samochodem, bo może się z tego highlifta niestety spaść. Ale kiedy już mamy odsłoniętą tą dziurę, sięgamy po kolejne narzędzie off-roadowca, czyli po łopatę. Powoli usuwając trochę ziemi dookoła koła, przy okazji robiąc też trochę takiego toru do wyjazdu, usuwamy tą ziemię, wsypując ją nawet pod to koło, żeby wypełnić jak najbardziej tą przestrzeń. Usuwamy wszystko na tyle, żeby móc ten drugi trap podłożyć nam pod to koło, żeby już auto się nie zapadło, żeby oderwać, to mówiąc, podwozie od powierzchni. Czyli zbierzemy drugiego trapa. Jak to robi drugi trap, to już jak to umie obmieniać. I staramy się go podłożyć pod to koło. Jeszcze troszeczkę może głębiej. No i bardzo dobrze. Kiedy wiesz, to nie zawsze jeździ z trapami, tak? Może być tak, że nie masz tych trapów. Należy wtedy spróbować znaleźć jakiekolwiek elementy, jakieś gałęzie, drewno, cokolwiek, co pozwoli nam podnieść ten samochód, że w momencie, kiedy opuścimy go z highlifta, żeby został już na tym podniesionej pozycji. Zapraszam Cię do highlifta. Musimy odpiąć tą blokadę, czyli
tą dźwignię wcisnąć w dół. O, to trzeba troszkę. O, i teraz dokładnie tym samym ruchem powoli odpompowujemy halik. Musisz wyżej. Żeby odpoczywała ta dolna pokładka. Powoli do tego wprowadzamy. Oparcie mamy już podniesione. Jak widać, zmieścił się przecisk z podałkiem, więc przodem nie będziemy zakopani. Tą samą czynność musimy wykonać z tyłu samochodu. No i widzisz, to samo niestety trzeba zrobić z tyłu, bo ty też jest dość mocno zakopany. Tu może być troszkę już trudniej, bo trudniej znaleźć miejsce na podparcie samochodu, gdzie zaprzeć hali. Czasami wręcz dobrze jest otworzyć maskę, klapę znaczy się, i zaprzeć się tu bezpiecznie o ten wystający element. I podstawiamy go, tylko go spompujemy jeszcze na dół. Zabezpieczamy. Dźwignia do góry. Klap jest wkopany. No i moja robota teraz. Dźwignię weź. Trzymaj sobie halicę na górę ręką. Powoli. Przemek, chyba do jądra ziemi się dobija. Samochód nam się wykopał, chociaż jeszcze nie wyjechaliśmy. Chociaż właśnie jest. Nie zawsze niestety dobre przygotowanie skutkuje wyjazdem, ale... Okej, to na razie sobie zostawmy. Kiedy ruszamy po tak zabezpieczonym samochodzie, że mamy podłożone trapy, nigdy nie robimy tego na pełnym ogniu, tylko zawsze ruszamy powoli, spokojnie. No zaraz zobaczymy, jak to jest. Zapraszam się z boku. Pasy, to jest jakby podstawa. Odpalamy jedynka i posekowałem. Możemy się wychylić, żeby sobie spojrzeć, jak prowadzone jest koło po tej przeszkodzie. I mała ilość gazu, ruszamy dosłownie płynnie, żeby tylko ruszyć, i dopiero jak auto zacznie się toczyć, dodajemy tego gazu. Po euforii tego, że udało się wyjechać, nie należy zapomnieć o tym, co tutaj zostawiliśmy, czyli drapy, halik, trzeba to spakować. Czasami zdarza się tak, że tak się człowiek ucieszył, że wyjechał, że pojechał, zostawił wszystko i następny offroadowiec oczywiście miał fajne trapy, nowego highlifta i łopaty, ale my pamiętamy o tym, nie zostawiamy po sobie nic w terenie, więc konsumujmy to. Jeżeli mamy taki sprzęt, jesteśmy spokojni. Jeżeli takiego sprzętu nie mamy, a podamy w takie tarapaty, to chyba jednak już wtedy musi drugi samochód pomóc. Wtedy już jest telefon do przyjaciela i prośba o pomoc, żeby ktoś podjechał i nas po prostu wyciągnął. I o tym będziemy rozmawiali w kolejnym odcinku. Dokładnie, o tym, jak wyciągać samochody, czy w użyciu wyciągarki, czy kinetyków, o tym sobie pogadamy w następnym odcinku. We'll be right back.